Panie i panowie, to dzisiejsze spotkanie ma jednego gospodarza. Pozwólcie państwo, że z ogromną radością, z wielkim honorem powitam osobę, która już za moment pojawi się na tej scenie. Ja mam nadzieję, że państwo wraz ze mną powitają tę damę wielkimi brawami. Panie i panowie, dyrektor zarządzająca Oriflame Polska, pani Beata Pawłowska. Na gali biznesu Oriflame. W tym roku spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Świętujemy bowiem razem 25-lecie Oriflame w Polsce. Oriflame przez ćwierć wieku razem z wami buduje wielki sukces. Wspierając przedsiębiorczość Polaków, wspiera powstawanie wspaniałych biznesów i spełnia marzenia tak wielu z was. Wszyscy jednak wiemy, aby osiągnąć wielki, prawdziwy sukces, potrzebna jest przede wszystkim do tego pasja. A czym tak naprawdę jest pasja? Pasja to pełne zaangażowanie w to, co się robi, które wypływa z autentycznej miłości do tego, co się robi, i wtedy osiąga się najlepsze rezultaty. Pasja to najpotężniejsza siła, to wielki ogień, który w nas płonie, który motywuje nas do zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Pasja nas inspiruje. Pasja wywołuje kreatywność. Pasja powoduje, że nigdy się nie poddajemy w dążeniu do naszych celów, że zawsze szukamy możliwości, rozwiązań, nigdy nie skupiamy się na problemach. Pasja to źródło pozytywnej energii, to głęboka wiara w to, że wszystko jest możliwe. To nasze przekonanie, które inspiruje i motywuje innych i pociąga ich za nimi tak, że pomagają nam oni w realizacji naszych celów, naszych marzeń. Pasja to uniwersalna wartość, która potrzebna jest do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia. Każdy z nas, szukając indywidualnej ścieżki rozwoju, czerpie inspirację z otoczenia, z ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Ze słynnych sportowców, artystów, biznesmenów, z naszych najbliższych. Ale przede wszystkim to nasza własna pasja jest dla nas największą inspiracją. Wasza dzisiaj obecność tutaj jest najlepszym dowodem na to, że sukces jest waszą pasją. Nie byłoby was tutaj, gdyby nie gorące pragnienie znalezienia się w gronie najlepszych. To pragnienie na co dzień towarzyszy wam w waszej pracy i wskazuje drogi do osiągnięcia sukcesu. W Oriflame mamy szczególne prawo mówić o pasji. W naszym przypadku nie jest to puste słowo, bowiem firma zawdzięcza swoje powstanie właśnie pasji. Pasji dwojga ludzi, Roberta i Jonasa Afiochni.
przytoczę wam wypowiedź przedstawiciela banku Skandynawska, który udzielił pierwszego kredytu na działalność Oriflame. Powiedział on: chyba oszaleliście. Obaj macie po dwa fakultety, macie wspaniałe posady, a chcecie sprzedawać śminki na spotkaniach towarzyskich. Nie chwytam tego, ale skoro wy tak mocno wierzycie w ten koncept, że rzuciliście wszystko, co do tej pory robiliście, to zaufam wam. Moi drodzy, pasja w Oriflame jest codziennym motorem naszego działania. To ona pomaga nam zbierać ludzi wokół nas, tworzyć zespoły i biznesy. Bierze się to stąd, że wy tworzycie własne biznesy dla siebie. A największa siła motywacji i najpotężniejsza pasja bierze się właśnie stąd, że robimy coś dla siebie, coś własnego, coś, co wypływa z naszych własnych wartości, przekonań i potrzeb. Stąd też hasło naszej dzisiejszej konferencji: sukces naszą pasją. To wy bowiem na co dzień przekuwacie pasję w sukces. I stąd chciałabym powiedzieć, że siła to wielka pasja, że każdy człowiek, który działa z pasją, ma moc zmieniania rzeczywistości, ma determinację, by pokonywać wszelkie trudności na swojej drodze. To pasja powoduje, że nasze marzenia stają się możliwe do spełnienia. Sukces i pasja idą zawsze razem w parze. To one wskazują nam drogę, która zawiedzie nas na szczyt naszych możliwości. I tego, moi drodzy, serdecznie wam życzę, abyście codziennie z wielką pasją zdobywali najwyższe szczyty swoich możliwości, abyście przeżyli swoje życie z godnością, w pełni, realizując najpiękniejsze marzenia z Oriflame.